Seniorzy i studenci bawili się razem na balu charytatywnym. Pieniądze, które udało im się zebrać, zostaną przekazane na rzecz hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu. Randka pokoleń. Pod taką nazwą w dworku pod Lipami został zorganizowany charytatywny bal, podczas którego bawili się starsi i młodsi. Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki współpracy Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu, Stowarzyszenia Tarnobrzeżanie.pl, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Pomysł zrodził się przede wszystkim stąd, że mieliśmy w grudniu spotkanie wspólne z seniorami i z młodzieżą i wtedy tam rzucono hasło, że trzeba coś pomyśleć, żeby razem zrobić. Głównym celem naszym oczywiście jest zabawa, ale główny cel jest zebranie środków właśnie na hospicjum Ojca Pio. Bo zabawa zabawą, ale wiadomo, obok nas żyje milion ludzi potrzebujących i tego nie widzimy. I chcemy wzbudzić trochę w studentach, bo starsi już trochę wiedzą, empatii i takiego zaangażowania, że po prostu warto pomagać. Była to jednocześnie okazja do integracji środowiska seniorów z tym nieco młodszym pokoleniem. Myślę, że idea bardzo fajna, wspólna zabawa i przy okazji może się coś uda zebrać na hospicjum. Chcemy pokazać, że my studenci potrafimy się bawić zarówno z małymi dzieciakami, z młodzieżą, ze starszymi osobami i chcemy, żeby to po prostu stało się tradycją. Już doświadczenie mają z przedszkolakami, a my jesteśmy w przedszkole starszaków. Także myślę, że ta zabawa wyjdzie nam naprawdę wspaniale. Zresztą myślę tak, spontaniczność dużo tu robi, bez jakichś tam scenariuszy sztywnych. Czy się potrafimy bawić? Myślę, że seniorzy się lepiej potrafią bawić niż młodzież dzisiaj. To, czy goście potrafią się bawić, było widać na parkiecie. Chętnych do tańca nie zabrakło, podobnie do różnego rodzaju zabaw, które były organizowane podczas balu. Odbyła się również licytacja obrazów przekazanych przez darczyńców. Mieliśmy tylko zaplanowane 3 obrazy, bo po tych doświadczeniach, gdzie robiliśmy wcześniej takie bale, może nie randka pokoleń, ale mamy już 5, mamy 6 i także będą kolejne aukcje i to jest chyba najważniejsze, że ludzie naprawdę mają ochotę pomagać innym. Ten obraz, który przywiozłem, to jest właśnie taka pamiątka rodzinna. Ja, za ile by po prostu znaleźć jakiś nabywca, jest to ładny obraz, także myślę, że jakiś nabywca się znajdzie, żeby te parę groszy właśnie do hospicjum mogło Ojca Pio też zasilić. Dzięki panu Plucie już kilka innych razy miałam okazję przekazać obrazy na właśnie ten sam cel. To był w zamku Baranowie taki właśnie. Też na to samo hospicjum. I na to samo hospicjum. Także jak dowiedziałam się, że można coś takiego dać i przyczynić się, to bardzo chętnie to zrobiłam. Oprócz tych obrazów mamy jeszcze parę takich drobiazgów. Mianowicie koleżanka przekazała trochę biżuterii, robi sama to wszystko. Także, że może też się uda coś spieniężyć. Z aukcji zebrano 1000 złotych. Kolejne 1000 złotych na rzecz hospicjum przekazali członkowie Stowarzyszenia Tarnobrzeżanie.pl, którzy już myślą o kolejnym takim balu.